Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmikiem z zakupami z Tesco. I tak, zacznijmy może od lewej strony. Tutaj mamy bagietkę taką zwykłą. 69 centów ona kosztowała. Panini, jedno panini już wyszło. O ile to panini kosztuje? 2 euro. Dwie takie bagietki z masłem czosnkowym. To chyba jakoś 30 czy coś takiego kosztuje. I tak, tu na... mamy jedno mięso. Chicken breast fillet, to są piersi z kurczaka z boczkiem i z jakimś tam nadzieniem, to będzie dzisiaj na obiad. Drugi obiad któregoś dnia to będzie łosoś pieczony. Teraz tak, spaghetti makaron i taki lasagna makaron. Ten makaron jest bardzo dobry z Peridli. Ten to ja niekoniecznie tak. Kilogram ryżu, dwa... Tak, ten makaron kosztowały 3 euro, ryż chyba... jedno pesto takie ze szpinakiem czy to z bazylią, tak, jedno pesto z bazylią, jedno takie czerwone, te dwie puszki pomidorów takich pokrojonych już, jeden sos taki na szybko na jakiś obiad, mleko 3 litry, ketchup, takie masło to z oliwy, tak, z masłem i z oliwą, z oliwek, ser żółty, jedno taki w kostce. To jest taki jak Filadelfia serek, szynka, boczek taki, boczek, wiecie z czym robimy? Z zupy taka, z boczkiem i z tymi brukselkami. Co tutaj mamy? Tutaj mamy Activia jogurty 4, to mój mąż sobie wziął, takie jakieś 6 różnych jogurtów i serek wiejski, 2. To było, aha, jeszcze mam tu kostki rosołowe się schowały. Tutaj mamy enchilada. Albo może to jakoś inaczej się czyta. To kosztowało 3 euro, było w promocji. Mięso mielone mam w zamrażarce, także zrobimy też, nie wiem, jutro na obiad. 10 jajek, jajka 2,50 kosztowały. I teraz tak, przechodzimy do warzyw i owoców. Dużo tego. Oczywiście pomidory, ogórek, brukselkę to już mówiłam, szpinak. Szpinak w Tesco 79 centów, jest dosyć tani, 200 gramów. Może będzie, może zrobię jakoś spaghetti właśnie ze szpinakiem. To są słodkie ziemniaki. Brokuł, nie wiem, może zupa. 3 papryki. I tak, jest sałata ta lodowa. Torebka, jak to się nazywa, cebuli czerwonej. I cebuli biały. Wzięłam selera takiego naciowego. Aha, dwie paczki bananów. U nas banany w sumie szybko idą, bo to taka dobra przekąska, szybka, nie? Tak, baby potatoes, te młode ziemniaczki. One wzięłam z przeceny 88 centów. To dwie paczki, czyli po kilogramie, nie? I tak, marchewki, kilogram marchewek. Nie pamiętam ceny. Mandarynki. Jabłka, to jabłka euro 50 kosztowały, to są takie małe, mój synek lubi. Puszka, nie. Słoik taki duży oliwek nadziewanych, one są nadziewane czymś tam, papryką chyba. I one kosztowały 3,50 bodajże. Jedna herbatka taka, rumianek. Orange juice. Sok pomarańczowy i 3 wody, takie duże butle. Woda chyba jest euro 29. I te cheese puffs, mój mąż wziął 2 paczki. I gumę do rzucia. Jedną, ona była w promocji za 2 euro. I jedną zostawiliśmy w samochodzie. Zawsze lubimy, żeby tam po prostu była. No i tak, czyli za to jedzenie wszystkie, to wyszło nam 80 euro. Za... to wszystko. No to takie zakupy, my jeździmy jakby co tydzień na zakupy, no oczywiście tam pewnie niektóre rzeczy nam zostaną na dłużej, nie? Zobaczymy, no ziemniaków raczej wszystkich nie zjem, no zobaczymy. A co dodatkowego jeszcze kupiliśmy, to Wam pokażę, tak, to wzięłam w Tesco za 6,50, to są dwie takie pokrowce na poduszki, takie zabezpieczenie, bo u nas czasami zdarza się wypadek z moim synkiem i muszę później całą poduszkę brać. Mam nadzieję, że to pomoże. I to w promocji, słuchajcie, było, znalazłam Play-Doh, to akurat ten zestaw był za 6,50, ale ten zestaw, taki dentysta,
był za 5,50. A one normalnie po 22 euro chyba kosztują. Kiedyś też udało mi się kupić za 5,50. I to dla mojej siostrzenicy dałam, nie? Bardzo się cieszyła, bo to takie fajne. I to, także wzięłam, mój synek może jeszcze jest za mały na to, ale czas zobaczymy. Albo damy po prostu komuś na prezent. I musiałam wziąć tusz do drukarki, bo się skończył. Mamy HP. Tusz 20 euro kosztował, czyli w sumie za te dodatkowe rzeczy to zapłaciliśmy 40 euro. I jeszcze co tam był, zapach do samochodu jeden, nie? No, no to 40 euro, czyli razem za to wszystko zapłaciliśmy 120, czyli te zakupy spożyły jeszcze 80. To tak spoko. Ostatnio, w tamtym tygodniu wydaliśmy w Lidlu... Nie, nie byliśmy w Lidlu, w Super Value chyba 70 też około euro, czyli tak u nas tak standardowo 80 by wyszło. Jak myślicie, czy to dużo na, za takie zakupy na tydzień 80? Ja myślę, że nie dużo. Na, no na 3 osoby w sumie, no dziecko tam za bardzo nie je. Bardzo mało je, a tak o dla nas i... Oczywiście jakby mleko i chleb będziemy dokupować na bieżąco. I jeżeli nam coś zabraknie, ale zazwyczaj wiecie, ale mamy na przykład jakieś płatki, jeszcze nam zostają i takie inne rzeczy. O. Mój mąż robi jedzenie i zostawię tu. Okej. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i do lajkowania. Do następnego.